rozmyślanie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać tutaj w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu. I widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Pan chyba se sto, bo sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się, pan młody chłop nazwał. Zwykło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swoje jest to dole, zrobił bal, tak czy lepiej ja. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej, do sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się, pan młody chłop nazwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił wal, tańczyłem i ja. Au, tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Do telewizji. Panie komendancie, komendant gminy Straży Pożarnej w Wiknowcu melduje zakończenie ćwiczeń na terenie wsi Harmuska. Dziękuję bardzo. Chodź, chodź. Gotni. Panowie, także jesteśmy po ćwiczeniach, za chwilę może zrobimy fotkę, także póki tutaj omówimy działania, które były realizowane, zrobimy jeszcze fotografię pamiątkową, proszę nie tego, nie rozchodzić się. Ćwiczenia zgrywające jakby służby, nie tylko, ale jednostki OSP z terenu gminy. Robimy to każdego roku, każdy raz w innej miejscowości, dzisiaj akurat Hermanówka. Temat ćwiczeń taki, który realnie w rzeczywistości również może wystąpić w działaniach, czyli pożar zabudowań gospodarstw rolnych. Za rok byśmy mieli 15-lecie jakby takich manewrów i muszę powiedzieć, że to są w tej chwili jedyne na terenie powiatu ćwiczenia w takim, po takim zasięgu, w ten sposób realizowane. Inne gminy robią to w mniejszych zakresach lub też podłączają się do, czy my ich podłączamy do ćwiczeń zawodowej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast o takim zasięgu to są jedyne w powiecie ćwiczenia. Jaki to jest wynik myśmy otrzymali? Proszę? Jaki wynik myśmy od tego ćwiczenia otrzymaliśmy? Dwójkę, piątkę, czy co takiego? Jak to można ocenić? W jakiej skali? W jakiej skali? U nas się teraz podczas inspekcji pisze, że jednostka przygotowana do działań gaśniczych. I tak to należy to ocenić. Jednostki przygotowane do działań gaśniczych. Panie komendancie, panowie komendanci, panowie prezesi, szanowni goście, panowie strażacy, jestem pod wrażeniem, że was jest tutaj tylu, ale również pod wrażeniem, że poświęcacie swój wolny czas
ćwiczycie, będziecie nas bronić i chronić. Myślę, że współpraca z Urzędem Gminy układała się zawsze dobrze. Myślę, że również tak będzie i będziemy dokładać wszelkich starań, mówię to w imieniu pana wójta, Urzędu Gminy. Tu doceniając słowa i pani sekretarz, komendanta, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, Juchnowiec jest położony blisko, a więc stanowi zabezpieczenie. I nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o gminę, powiat, ale jeżeli chodzi o województwo, powiem tylko tyle, że jest to formacja, która w ciągu praktycznie pół godziny może wystawić 3,5 tysiąca ludzi przy 700 samochodach. Proszę policzyć, ile jest to par rąk, to jest 7 tysięcy. Chcę serdecznie podziękować dla pani sekretarz z Urzędu Gminy, dla policji, dla pana brygadziera, że tego, że do nas tu przyjechał, no, panu komendantowi także, że znali trochę czasu tu na ten czas poświęcić. Chcę serdecznie podziękować druhom, tym naszym ochotnikom, strażakom, że tak tu licznie i z każdej jednostki, każda jednostka przybyła do nas. No i wiecie sami, co tutaj się działo, jakie są warunki tych naszych ćwiczeń i gdzie my byliśmy, cośmy robili, w jakich budynkach, w jakim zabudowaniu tutaj. Wiecie się wszyscy sami. Z tego serdecznie wam wszystkim dziękuję. Nie oddychać.